Jako dziecko wspólnoty charyzmatycznej, która wierzyła gdzieś i dalej wierzy jak najbardziej w moc Ducha Świętego, w moc Jego charyzmatów i siłę, przekonałem się o tym, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tematu. Bo wydawało mi się, że właśnie jeśli otworzę się na Jego dary, charyzmaty, cudowności i zdolności, które daje, to będę szedł jak przecinak przez ten ateistyczny i straszny świat i wszystkich nawracał. No nie do końca tak jest. Samo Jego imię, Pocieszyciel, Adwokat, ten, który nas wspomaga, pokazuje, że to ja potrzebuję pocieszenia, że to ja potrzebuję wspomożenia, że to ja jestem tym, który jest słaby, grzeszny i potrzebuję Jego opieki, wstawiennictwa u samego Boga. Szatan jest oskarżycielem i szatan zawsze będzie robił wszystko, żeby nas załamać. Dlatego Duch jest nam potrzebny, abym, kiedy zobaczę moje ubóstwo, kiedy zobaczę moją nędzę, nie załamał się, tylko zawierzył się i zaufał Bogu. Bogu, który nie chce ode mnie perfekcji, ale chce ode mnie pokory. Nie bójmy się przyzywać Ducha Świętego, aby pomógł nam pokochać naszą biedę i naszą słabość, bo moc w słabości się doskonali. Tu jest moc Boga, w miejscu, w którym ja uznaję, że jestem nikim, że jestem słaby i tak bardzo potrzebuję Jego. I tak bardzo potrzebuję tego Ducha, który mnie poprowadzi przez tą moją słabość i nicość. Bo wtedy razem z Nim będę w stanie zdziałać cuda, bo to nie ja będę je działał, ale On we mnie. Nie bój się przyzywać Ducha w swojej słabości. Nie przypisuj sobie żadnej mocy, żadnej siły, bo nie do nas ona należy. Bardzo łatwo wtedy popaść w pychę. Duch Święty ma nas uczyć też pokory. Więc zawierz się Jemu w tym wszystkim, w tych wszystkich sferach i momentach, kiedy wydaje Ci się, że to Ty coś zdziałałeś. Nic nie zdziałałeś sam. Wszystko, co się dzieje, dzieje się dlatego, że Bóg posyła do naszych serc swojego Ducha, w którym możemy wołać Ojcze i w którym możemy działać niesamowite rzeczy. Nie my, ale On z nami, a właściwie my z Nim.